Muzyka współczesna w zasadzie od dawna przestała się ograniczać jedynie do zjawisk dźwiękowych. Od wielu lat już obserwujemy, że jej granice rozszerzają się na aspekty wizualne, performatykę, instalacje czy nawet przestrzeń wirtualną. I wydaje mi się, że to zjawisko jest bardzo interesujące i zarazem. Potrzebne, ponieważ jako artyści nie możemy być obojętni na otaczającą nas rzeczywistość, a świat, w którym żyjemy, jest pełen szybkich informacji, nowych technologii e, i dostępu, i ten świat, który tak bardzo szybko pędzi do przodu, musi mieć również odzwierciedlenie w naszej twórczości. Dlatego właśnie, jako kompozytorzy, jako twórcy, potrzebowaliśmy sięgnąć po nowe środki. Można zadać sobie pytanie, czym jest właściwie teraz ta muzyka, i myślę, że odpowiedzią jest tutaj dźwiękowość. Jeśli jakaś dźwiękowość jest zawarta, ona nie musi być przedstawiona w sposób bezpośredni to może być na przykład opis jakiegoś zjawiska na karce papieru, ale jeśli ta dźwiękowość jest uwzględniona w danym utworze, to dla mnie jest to utwór muzyczny. Swoją pracę nad utworem zaczynam od zebrania materiału. Forma jest dla mnie rzeczą, która w zasadzie wynika z tego, jak ja pracuję z materiałem muzycznym, na przykład z pewnymi klasami brzmień, które są potem poddawane przetworzeniom. Więc w zasadzie nie wychodzę na początku od formy, tylko forma jest rzeczą, która. Przychodzi dla mnie potem z biegiem pracy nad danym utworem w pewien sposób trochę intuicyjny czy, czy naturalny. Bardzo często w swojej muzyce wykorzystuję elektronikę czy multimedia. Często korzystam ze środowisk programowania jak Max MSP czy Super Collider, ponieważ dają one nieograniczone w zasadzie możliwości tworzenia pewnych systemów i nie mają żadnych. Ograniczeń. Jest to może trochę trudniejsza droga niż, niż pracowanie w dawach, czyli Digital Audio Workstation. Natomiast te nieograniczone możliwości zawsze mnie bardzo interesowały i dlatego chciałam pójść w tym kierunku. Dla mnie, jako twórcy, bardzo ważny jest kontakt z odbiorcą. Wszystkie moje utwory są o czymś i bardzo często dotyczą aspektów, które ważne są dla mnie personalnie. Tak było w przypadku performansu audiowizualnego na ostatniej konferencji Elementi, gdzie poruszałam tematykę postrzegania kobiecego wyglądu w kontekście społecznym, wyśrubowanych standardów i narzuconego kanonu piękna. Było to też dla mnie ważne ze względów osobistych i odnosiło się do moich e, personalnych doświadczeń. Największą satysfakcję sprawia mi, e, gdy po koncercie po danym wykonaniu, usłyszę od, od publiczności, że e, przekaz był jasniej zrozumiały, że ten e, utwór został jakoś odebrany w taki sposób, w jaki ja chciałam, żeby był odebrany. Oczywiście w tym może pomóc tytuł czy notka programowa, ponieważ muzyka jest sztuką abstrakcyjną, przez co może być interpretowana na wiele sposobów. Wydaje mi się jednak, że jako twórcy musimy pamiętać o tym odbiorcy i brać pod uwagę to, czy, czy idea, którą chcemy przekazać w danym tworze, nawet może być to bardzo abstrakcyjna idea, ale ona zawsze jakaś jest. Czy w ogóle będzie miała szansę zostać odczytaną przez y, słuchaczy? Wcale nie musi to świadczyć o banalności czy jakiejś prostocie muzyki, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że jednym z ważniejszych dla mnie zadań kompozytorskich jest umiejętność czytelnego przekazania mojej idei przy równoczesnym, dosyć wysokim skomplikowaniu środków. Na co dzień pracuję z dziećmi i zauważam, że bardzo często. Są one dużo bardziej otwarte niż osoby dorosłe na wszystkie eksperymentalne czy takie nietypowe działania czy właśnie muzykę. Zdarza mi się tańczyć z dziećmi do utworów Johna Cage'a i one są tym szczerze zafascynowane i zaciekawione. Oczywiście, ważny jest tutaj dobór repertuaru, i nie każdy utwór muzyki współczesnej będzie się nadawał do tego, żeby zaprezentować go dzieciom. Jednak dzieci wychodzą jakby z tego samego poziomu w stosunku do jakiejkolwiek muzyki, więc dla nich nie ma znaczenia, czy to jest utwór romantyczny, klasyczny, czy właśnie muzyka współczesna, ponieważ wszystko traktują jednakowo. Dlatego, ponieważ wiele osób w Akademii Muzycznej zostaje Nauczycielami czy pedagogami, wydaje mi się, że jest bardzo ważne, aby pielęgnować taką dziecięcą otwartość umysłu wśród naszych podopiecznych, a także wśród naszych znajomych i innych ludzi, żeby przekazywać im to, co my robimy na co dzień. Upieram się przy określeniu kompozytorka. Bardzo podoba mi się na przykład termin artystka dźwiękowa, ponieważ wiele rzeczy, które mnie inspirują i które są dla mnie fascynujące, znajdują się gdzieś na granicy albo zupełnie już poza tym obszarem muzyki współczesnej, którą zajmuję się na co dzień. I powstaje bardzo dużo. Interesującej muzyki algorytmicznej, eksperymentalnej, sztuki generatywnej, którą możemy na przykład znaleźć w internecie, na festiwalach, zupełnie poza tym obiegiem muzyki współczesnej, w którym my funkcjonujemy. Przykładem takich zjawisk mogą być na przykład krakowskie wydarzenia, takie jak Unsound czy Audio Art, w których wszystko w zasadzie. Fluktuuje na granicy muzyki współczesnej, sound artu czy y, nawet muzyki tanecznej. Y, dlatego właśnie, ponieważ te granice są takie płynne, ja nie upieram się przy określeniu, y, że jestem kompozytorką. Wiem, że mam potrzebę tworzenia i jest to dla mnie bardzo istotne, ale czy to będzie muzyka współczesna, czy to będzie performance, szeroko pojęta sztuka dźwiękowa, czy nawet muzyka klubowa, jest dla mnie sprawą drugorzędną. Chciałabym po prostu tworzyć. To znaczy dla mnie być kompozytorem. Dla mnie y, komponowanie to jest y, sposób układania sobie własnego myślenia i porządkowania go, i przetwarzania w pewien sposób rzeczy, które nas spotykają, i przekładania ich na materiał dźwiękowy. Wydaje mi się, że jest to bycie pewnego rodzaju y, obserwatorem, który potem aktywnie jest w stanie, w stanie przetworzyć coś i powiedzieć coś sięgając po nieco trudny, może się wydawać, a wcale to nie jest taki trudny, taki meta język właśnie dźwiękowy, który jest bardzo abstrakcyjny. Ja bym od tej abstrakcji znowu aż tak bardzo nie uciekał, dlatego że Wydaje mi się, że jest to walor właśnie muzyki, że ona jest najbardziej oderwaną, najbardziej jaką meta ze wszystkich sztuk, bo najdłużej w meta, w tym poziomie meta, można powiedzieć, pracujemy, dlatego że malarz od razu widzi to, co robi. Oczywiście, czy rzeźbiarz. My tutaj pracujemy w takiej trochę sferze płynnej, trochę nie do końca określonej, i wydaje mi się, że dzięki temu muzyka ma taki potencjał sięgania i wydobywania bardzo wielu różnych znaczeń, dlatego że ona nie jest aż tak dosłowna. Dzięki temu możemy nadać jej tę pewną dosłowność na znacznie szerszym polu, niż w innych dziedzinach sztuki. Jeżeli chodzi o inspirację, to inspiracją może być praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o to. To nie ma takiego, moim zdaniem, wielkiego znaczenia. To nie jest chyba takie ważne, czy artystę ugryzł komar, czy rzuciła go ukochana, czy jeszcze coś innego się stało. Ważne jest to, co go... siła jakby tego impulsu, którego popycha do, do tworzenia. I to jest jakby drugorzędne zupełnie. Natomiast to może być wszystko. To może być to, że spojrzysz się człowiek w gwiazdy i go coś poruszy. To może być sytuacja jakaś w życiu, to może być jakaś sytuacja społeczna, która powoduje, że coś go denerwuje po prostu i stwierdza halo, muszę się teraz wypowiedzieć na ten na nie inny sposób. Ja bardzo często komponuję spacerując w ogóle, w związku z tym na początku, zanim, w momencie kiedy szukam pewnej koncepcji, wychodzę z domu, idę się przejść zazwyczaj albo na lotnisko, które mam niedaleko domu, w którym mam po prostu dużą, pełną przestrzeń, wieje wiatr, nikogo nie ma i jestem w stanie się tam e, skupić na tym, na, tym na, czym, na czym potrzebuję. Po czym wracam do domu i zazwyczaj tworzę dosyć złożone rysunki. Najpierw muszę mieć rysunek. To się odbywa kolorami, niekolorami, symbolami, różnymi moimi skrótami myślowymi. I w momencie, kiedy już mam całość jako taką mniej więcej rozłożoną, to wtedy zabieram się albo za model harmoniczny, który właśnie często sięgam po, po mikrointerwały i wtedy pracuję z komputerem, przekładając częściowo te swoje rysunki na, na, to, na to, co hmm, potem ma z tego wyjść. Bardzo dużo słucham, robię sobie modele elektroniczne, elektroakustyczne, doszukuję tych pewnych, wyszukuję pewne elementy, zestawiam je ze sobą, i dopiero później, jak już dokładnie wiem, co chcę napisać, to wtedy siadam do kartki i sięgam po. Po, po nuty jako takie, ale to jest ostateczny, zupełnie ostatni element. Muzyka współczesna w obecnym społeczeństwie pełni rolę dosyć niewielką, niestety. Myślę, że mogłaby pełnić znacznie szerszą rolę. Natomiast została ona zepchnięta zupełnie w jakąś taką niszę uważaną za dość elitarną i skierowaną do odbiorców tylko tych, którzy chodzą na festiwale muzyki współczesnej. Wydaje mi się, że to wcale nie musi być, nie wymaga takich elitarnych, elitarnych, elitarnego, wysokiego wykształcenia i poziomu znajomości sztuki współczesnej, czy w ogóle jakiejkolwiek, do tego, żeby można ją było odbierać. Wystarczy, żeby nie zakładać zbyt wiele i po prostu otworzyć się na to, co nas za chwilę czeka. Ta uważność jest, jest tutaj istotna i każdy z odbiorców mógłby dać się dotknąć, tak jak powiedziałem temu, i dać się ponieść tej muzyce, gdyby tylko nie zakładał zbyt wiele i nie oceniał ją kategoriami takimi, jak ocenia się muzykę, którą już się zna wcześniej. Wydaje mi się, że naprawdę odbiorców wystarczy nastawić nieco inaczej i to mogłoby odgrywać znacznie szerszą rolę, w znacznie szerszym zakresie odgrywać naprawdę, naprawdę dużą rolę. W kulturze popularnej bardzo niewiele jest elementów, gdzie, gdzie bardzo niewiele jest miejsc, w których ona rzeczywiście istnieje, a mogłoby być lepiej, dlatego, że chociażby w soundtrackach do gier komputerowych czy do niektórych filmów zaczyna się to przebijać, i pewne, e, pewne elementy tej muzyki się pojawiają właśnie takiej muzyki zupełnie eksperymentalnej, chociażby w paru grach typu, nie wiem, nawet Outlast tutaj, która ma kompletnie sonorystyczną ścieżkę dźwiękową, która jest fantastyczna i wiem, że bardzo wielu ludzi e, sięga po tym po nią i w internecie też widziałem, że pytali o to, czy to będzie wydane, ten soundtrack, czy nie i w końcu on został wydany i cieszy się popularnością, a ci ludzie nie mają pojęcia o tym, skąd to się wzięło, o Pendereckim, o Lachenmanie i tak dalej, a a jednak działa, prawda, I, i, i widać, że to bardzo dobrze wpływa na odbiór, na odbiór tego danego dzieła, czy podbija pewne elementy, które miałoby Miałoby podbić. W związku z tym jest to myślę możliwe. Myślę, że warto nad tym pracować, żeby to się przebiło do szerszego grona odbiorców. Posiadam rzeczywiście wielomodalną synestezję, która łączy większość zmysłów, które posiadam i to na pewno wpływa na mój sposób odbioru nie tylko dźwięku, ale także barw, kolorów, światła, kształtów. Przede wszystkim dla mnie każdy dźwięk ma swój, swój kształt, ciężar i mogę go dotknąć. znaczy, ja go czuję tak bardzo haptycznie, bardzo namacalnie. Ważne jest dla mnie o to, żeby. Starać się w odbiorze muzyki nowej, szczególnie w której nie wiemy, co nas będzie, co, co nas spotka za chwilę, po prostu starać się być otwartym na wszystkie bodźce. Ta uważność tutaj jest, jest istotna i, i ta po, pozwolić się porwać temu, to znaczy dla mnie słuchać, to znaczy pozwolić się dotknąć, jak gdyby. Tak jak ja staram się dotykać tych dźwięków, to żeby one mogły dotknąć nas. Z jednej strony synestezja, z drugiej strony potrzeba tworzenia muzyki, z trzeciej strony um, próba uporządkowania pewnych tych, tych, tych rzeczy, które do mnie przychodzą, które właśnie są e, na początku takie niezrozumiałe, zawalowane, abstrakcyjne zupełnie. Ja staram się je układać i potrzebuję jakoś to przekładać na, e, na dźwięki, dlatego że ta dla mnie... Część zmysłowa jest taką, stanowi mechaniczną podstawę zrozumienia i chciałbym innym ludziom również pokazać to, otworzyć ich na, na pewne rzeczy. Także tutaj będę się starał bardzo mocno, zarówno w kraju, jak i za granicą, walczyć o to i działać. No i miejmy nadzieję, że to wszystko się jakoś rozwinie i że w najbliższych latach zobaczycie Państwo, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że, że całkiem sporo.